Otóż w 2007 roku, kiedy skończyłem szkołę teatralną, byłem zupełnie bez pracy w Warszawie. Wylądowałem u mojego serdecznego przyjaciela, pisarza Michała Zygmunta, na kanapie z kotem, czekając, aż zadzwoni telefon. Nie zadzwonił. Po roku mieszkania z nim nie zadzwonił. Wychodząc od niego z walizką, obiecaliśmy sobie, że wykaz naszego sukcesu to będzie to, że następnym razem spotkamy się tutaj u ciebie, u Wojewódzkiego, na kanapie. Ja jestem, uważam, że to jest mój sukces. Jego jeszcze nie ma, mam nadzieję, że idzie w twoją stronę. Ale to jest sukces. Jak nazwisko tego drugiego pana? Michał Zygmunt. Michał Zygmunt, no psz, nigdy nie słyszałem. Nigdy nie słyszałeś. Michał Zygmunt, pozdrawiamy się. To miejsce, co on robi, jaka to jest branża? Pisarz, teraz dziennikarz. Pisarz i dziennikarz, nie przyjdziesz tu. Druga historia. Ale to druga jest dobre, historia. Ale żebyś wiedział. Michał, to jest sukces. To jest sukces, ale żebyś wiedział. Ale bo ja chciałem, żebyś to, nie, to żebyś ty wiedział, że to jest sukces. Ale naprawdę ja się czuję, że osiągnąłem w jakiś sposób sukces, że jestem tutaj u ciebie na kanapie. A ja uważam, że to, że jesteś u mnie na kanapie, to jest ewidentny twój sukces. No to druga historia i druga historia, jedziemy. Słuchaj, druga historia jest taka, że kilka lat temu popełniłem taki utwór na tysięcznym odcinku, świętowanie tysięcznego odcinka M jak Miłość w Teatrze Polskim. Popełniłem taki utwór Baśka, rapowałem tę Baśkę, Wilków, Roberta Gawlińskiego. I następnego dnia już po tym moim wykonie jadę sobie samochodem i kogo słyszę? Wojewódzkiego, który jeździ po mnie. O jak jeździ, o jak ja jeździ. Jeździłem po tobie? O jak ale jeździłeś. Czy jeździłem tak po tobie, jak ty jeździłeś po tej Baśce? Czy nie? No, jeszcze jak gorzej chyba. Ale poczekaj, dobra, tak jest fany, zacytuj tą Baśkę, jak to leciało, proszę. Dobrze, tak. Baśka miała fajny biust, Anka styl, a Zośka coś, co lubię i tak dalej, i tak dalej. Tak sobie w M jak Miłość wyobrażają czarną muzykę. Jezus.